Przepraszam tutaj Inet, że nie pojawili się jeszcze, ale jak wiecie, prowadzimy jeszcze pewne działania związane z logistyką tego tematu, czyli co będzie waszą rolą. Zaczynam od Misio dla OSE, między innymi dlatego, żeby zachować ciągłość w tej sprawie w związku z KIKE. Tutaj wam raportuję jedną bardzo ważną rzecz. Liczba zarejestrowanych podmiotów w projekcie MDO to jest 346, jak widzicie. Ja nie powiem, że mi jest smutno, ale miałem wrażenie, że ten projekt powinien zadziałać w ten sposób, że jeśli w Epixie jest w tej chwili 580 prawie podmiotów, to my powinniśmy mieć tutaj 700, taką cyferkę, czyli powinny dołączyć też podmioty spoza nas i serdecznie zapraszam, czyli możecie wypróbować jak gdyby swoje możliwości, nawet Epixowcami nie będąc, bo i tak zanim my przejdziemy do tego miejsca, w którym będzie poważnie i pojawią się jakieś umowy, to i tak was jeszcze będziemy pytać, co z tym zrobić. I możemy wy wtedy dołączycie do Epixa, albo pomożemy wam zrobić to, żeby przy pomocy bieżącego operatora, którego macie, te zadania zrealizować. To na pewno będzie trudniejsze, natomiast nie jest niemożliwe. To tak od razu mówię. Znaleźliśmy 168 placówek, których nie było. Nie jestem z tego akurat dumny, ale to jest nieistotne. I placówek na dzień dzisiejszy jest zgłoszonych ponad 25 tysięcy. Zaznaczam, to jest zgłoszenie 25 tysięcy szkół. Czyli ta cyfra, jeśli chodzi o obiekty, czyli punkty adresowe, ona będzie mniejsza. Z tego, co ocenił NASK w pierwszym przelocie, nie mając w ogóle naszych danych jeszcze, bo chronimy zgłoszone przez was szkoły naprawdę jak lew, bo już chcieli parę razy tą listę dostać. Nie dostali jeszcze, bo chciałbym mieć na wszystko twarde jak gdyby nawiązanie. Oni już znają średnią. Znają średnią, po prostu wiedzą mniej więcej, mniej więcej, dokładnie wiedzą. I pan powiedział, wymienił mi cyfrę, której mu nie potwierdziłem, ale ona była dokładnie zgodna z tym, że my wiemy już, ile tych placówek jest. Ja tej cyfry też nie będę wymieniał, bo ona jest w tej chwili nieistotna, a trochę utrudnia pewne kwestie. Cały czas jest jeszcze czas, żeby dołączyć do tego projektu. Włazicie na stronę główną Epixa i tam jest ta czapeczka, która symbolizuje edukację. Klikacie tam i wypełniacie, realizujecie wskazówki, które tam są, taka instrukcja do obsługi krok po kroku. Jeszcze możecie to zrobić i tak jak mówię, uprzedzam, to jeszcze do niczego nie zobowiązuje, zbieramy adresy. Pamiętajcie o tym, że my to już wiemy, nie wiem, czy dobrze zrozumiałem, więc mówię, że to jest takie moje odczucie, że będzie organizowany przetarg i ten przetarg nie będzie organizowany raz, tylko będzie obejmował albo regiony, albo będzie obejmował jakieś sekwencje tych szkół, więc będzie pytanie, my i tak jeszcze was będziemy pytali, czy na przykład macie możliwość podłączenia tych szkół i wtedy można jeszcze będzie dołączyć. Tylko pamiętajcie jedną rzecz, żebyście nam nie zostawili zbyt mało czasu później, bo schodzą słuchy, że przetarg w tej sprawie ma być nawet w grudniu. A bierzcie pod uwagę, że jeszcze trzeba to wszystko poformalizować i zrobić, więc wolałbym, żebyście pewne rzeczy robili już teraz i nie zadawali zbyt skomplikowanych pytań, dlatego że ustawa OSE jest jeszcze naprawdę w wieku dziecięcym tak naprawdę i jeszcze wielu rzeczy nie wiemy. Tak naprawdę jutro dowiemy się dopiero początkowego jak gdyby tego tematu. Początków tego tematu. Nie dziękuję za uwagę, bo tu zostaję, przykro mi. I teraz ping z Epixa, postaram się skrócić, co wiecie, w ogóle mi nie wychodzi. Rzucę coś, żeby wam przypomnieć, bo rok się kończy, że ten rok jest rokiem integracji. Chciałbym, żebyście, zwłaszcza ci, którzy nas nie znają, pamiętali o tym, jaka jest nasza rola w tej integracji. Integracja operatorów ISP trwa od 2001 roku. Nazwisko Wojciech Apel jest tutaj gościem, Nestor. Wydaje mi się, że ktoś pochopnie nazwał mnie pramisiotem, bo mam takie wrażenie, że to Wojtek jest właśnie pramisiotem. 10 lat udzielamy się również w temacie integracji naszego środowiska i pomagamy, żebyśmy byli razem. Tutaj macie krótkie kalendarium, pizza administratora, czyli spotkania zwoływane przez 3SS z Wojtkiem na czele przez 2 lata, między 2004 a 2006. Wojtek Apel wymyślił zalążki SGT, wtedy się zaczęliśmy spotykać. W związku z założeniem SGT założyliśmy stowarzyszenie, rozpoczęliśmy zakupy grupowe, bo w czasie, kiedy było założone SGT, kupowanie switchy, które obsługiwałem multicasta, było drogie, trudne.
i obarczone ryzykiem kupienia niedziałającego Switcha. Wtedy tam mieliliśmy, przypomnę, jak wygrzewałem Switcha pod poduszką na przykład, żeby sprawdzić, czy zatarcie wentylatora nie uszkodzi i tak dalej. Akt założycielski stowarzyszenia w 2008 roku, wpis do KRS-u w maju, węzeł na Jordana, czyli pierwsze technologiczne aspekty naszego działania Epixowego, jak widzicie, też w 2008. W 2008 z Inetem i wieloma was w luzem założyliśmy sobie Kikę, ruszył projekt Kiks. Bardzo mocno w tym czasie pracowaliśmy. My budowaliśmy południową część, u góry Efuzja budowała część północną. W 2014 nastąpiło połączenie i jesteśmy teraz w tym miejscu, gdzie widzicie. Ideę. Bardzo szybciutko. Czytam to za każdym razem, żeby wam przypominać, że tak jest, zwłaszcza, że widzę sporo nowych twarzy, więc sobie poczytajcie. Istotne w tym wszystkim jest to, że jesteście właścicielami Epixa tak naprawdę. Przystępując do Epixa, kupując u nas usługi, tak naprawdę stajecie się jego właścicielami. Prędzej czy później się nimi staniecie. Jest takie moje marzenie, że jak gdyby efektem tego wszystkiego będzie to, że Epix stanie się waszą własnością. Nie po to, żeby go zmonetyzować, tylko po to, żeby go przypilnować, żeby mu nikt nie zrobił krzywdy, mieć go na oku i wymyślać, co my tu nowego dla was możemy zrobić, żeby obniżać wam koszty i usprawniać pracę. Nie jesteśmy niezależni i neutralni, bo założeni zostaliśmy przez operatorów ISP. Większość ludzi w stowarzyszeniu, które prowadzi węzeł, to też są jeszcze operatorzy ISP. Mówię jeszcze, bo następują tu pewne zmiany w tym czasie. Co najważniejsze, nigdy nie konkurujemy z wami, bo trudno by było konkurować z kimś, kto jest autorem tego zjawiska. Tym się różnimy od pozostałych węzłów, że nigdy nie przyjdziemy do Kowalskiego, do biznesu, do żadnego waszego klienta oraz z węzłami wchodzimy tylko tam, gdzie to jest konieczne. Jak wiecie, mamy tylko dwa węzły w tej chwili i raczej nie planujemy budowy kolejnych węzłów, chyba że nas o to poprosicie. Były takie prośby wcześniej, ale udało się, że nie musieliśmy tego robić, nie musieliśmy was pogadzać. Wszystko, co jeśli chodzi o współpracę z nami, jest oparte na zaufaniu i na podejściu pod tytułem trzeba sobie ułatwiać życie, więc nie kombinujemy, nie ma wielkiej papierologii, jest jedna umowa, później wszystko mailami. Radek tutaj walczy ze mną, żeby stworzyć do tego workflowy i zrobić ułatwienia. Będziemy nad tym pracowali. Tak, tak. Fuck you, jak to niektórzy mówią. Jeśli chodzi o promocję, nigdy nie robiliśmy promocji, bo uważam, że to jest takie niezbyt fajne, że ściąga się promocją nowego klienta, a my budowaliśmy to od zarania dziejów. Uważam, że to jest krzywdzące. Zrobiliśmy wyjątek dla Kikę. Promocja polegająca na tym, że nowi członkowie Kikę będą zwolnieni z opłat instalacyjnych. Nawet mamy już pierwszego beneficjenta tego projektu, który co prawda podłączył się wcześniej, ale powiedziałem mu dzisiaj, że będziemy dobrze i tak to dokładnie zrobimy. Przeeksperymentujemy w tym momencie udzielanie tego upustu. Oczywiście upust będzie solidny, czyli 99%. Chodzi tylko ten 1% po to, żeby się nie przyczepiły organa. Co jest istotne, jesteśmy jednym z niewielu węzłów, który nie wymaga kolokacji, chociaż jej nie wyklucza absolutnie. Ułatwiamy to w ten sposób, że przychodzicie transmisją do naszego węzła i wszystkie usługi dostajecie w postaci VLANów, więc nie ma takiej konieczności. Można też korzystać, to też jest unikalna zaleta, oczywiście z niezależnym rozliczaniem, żeby się nie wdawać w jakieś przefakturowywanie czy inne dziwne rzeczy. Można skorzystać i wielu ludzi tak robi. Mamy nawet porty, na których jest 11 kolegów z danego miasta, bo akurat jest miasto, w którym jest po prostu bardzo dużo ludzi. Mamy też oczywiście współpracujące węzły, choćby Olix, czyli widziani już dzisiaj tutaj chłopcy z Olsztyna, z okolic Olsztyna, czyli Mazurzy. Mam nadzieję, że się nie przejęzyczyłem. Statystyki i cyferki, przelećmy szybciutko. Jak widzicie, rośniemy przez cały czas stabilnie. Kamień milowy pod tytułem asymilacja Kicks do naszego projektu jest tam wymieniony, widać ten skok. Dzisiaj to jest 570 podmiotów, dzisiaj widziałem, że już do 580 się zaczyna robić. Pierwsza piątka IXP w Polsce, tutaj oczywiście, żeby było efektownie, zestakowałem węzeł w Katowicach i w Warszawie i mamy wielkiego słupka. Tak wygląda to w tej chwili realnie. Nasz najbardziej ulubiony konkurent, na którym się wzorujemy, mam nadzieję,
że skutecznie z różnymi rzeczami, jeśli chodzi o sposób obsługi, wiarygodność i tego typu rzeczy. I pozostałe węzły, jak widzicie, nasze węzły znalazły się w tej chwili na dwóch pierwszych pozycjach. Oczywiście jest to zestawienie, jeśli chodzi o liczbę uczestników. Plixa będziemy mieli bardzo ciężko pewnie doścignąć kiedykolwiek, ale taka jest ich rola. Obsługują bardzo dużą kolokację, nawet chyba dwie już w tej chwili obsługujecie kolokację, macie dwie swoje i kupa ruchu się tam produkuje po prostu, więc to będzie... No my nie mamy takich aspiracji, żeby być kolokacją, także na pewno nie będziemy z Equinixem w tym zakresie nigdy konkurowali, raczej współpracujemy i się panoszymy u nich. To jest zabieg marketingowy, manipuluję, bo chciałbym, żeby to się pojawiało gdzieś tam, ale nie ukrywam. Kiedyś sumowaliśmy tak zwane sum of percentiles, teraz sumowałem dwie rzeczywiste wartości, czyli max z Katowic 451 gigabitów i max z Warszawy, co daje powyżej 700 gigabitów. I tą nomenklaturą się już będziemy posługiwali, dlatego że zaraz będziemy rozbierali ten zestakowany wykres i te węzły już bardziej dzielili statystycznie, żeby można było je porównywać. Wynika to oczywiście z tego, że wstydziłem się pokazywać przy Equinixie, który sięgał już tam 700 megabitów, znaczy gigabitów, i dlatego stakowałem węzły. Dzisiaj już to nie jest potrzebne, już nie czujemy się tak bardzo mali. 750 portów, co daje 4,13 terabita pojemności możliwej do wygenerowania. Jak to któryś z kolegów powiedział, oglądając ten slajd, no możemy romnąć teraz takiego DDoS-a, jak się dobrze skonfigurujemy. Te 748 portów to jest małe święto, z którego jestem bardzo zadowolony. Zwróćcie uwagę, liczba portów 10 giga przekroczyła u nas liczbę portów 1-gigowych, z czego jestem już bardzo dumny. Bardzo dumny jestem, że się rozwijacie. W rankingu, jeśli chodzi o tą część IP, też w Polsce nas już widać. Jesteśmy na drugim i na trzecim miejscu. Ścigamy Netie, która zasymilowała TK Telekoma i nam uciekła w ten sposób. To jest zestawienie prawie 2,5 tysiąca polskich AS-ów, które mają za sobą inne AS-y. I tak to wygląda, jesteśmy na trzech miejscach w dziesiątce. Co tu dłubiemy? I teraz bardzo w pigułce. W ciągu ostatniego półrocza, bo mój raport obejmuje półrocze do poprzednich konferencji, dołączyliśmy operatora Tier 1 Liberty Global. Niemodne w naszym środowisku niestety UPC, ale korzystamy z usług spółki matki, czyli tak zwana Aorta, sieć europejska. I kolejna rzecz, która już się w zasadzie dzieje, co prawda Netia tam troszeczkę zrealizowano opóźnienia, dołączamy do chłopaków w Pradze, do drugiego IX-a praskiego, do Peering CZ. On nie jest taki do końca praski, bo to jest węzeł, który jest czesko-austriacko-słowacki, czyli z tych trzech krajów dołączają do niego operatorzy, więc tam będzie trochę więcej ruchu takiego bardziej paneuropejskiego w porównaniu z NIX-em, od którego już dawno usług korzystamy. VAR Global Mix, jak wiecie, na styku poprzedniej konferencji dołączyliśmy do tego miksa naszego level 3 w Warszawie, z zupełnie niezależnego węzła niż ten w Katowicach, z domysłem i ślim routingiem trasą berlińską, czyli Poznań-Berlin. Południowa jest zrealizowana trasą Cieszyn-Praga-Frankfurt. Z węzła w Pradze bierzemy na południu, węzła w Warszawie na północy. Zrobiliśmy manewr pod tytułem dołączyliśmy do warszawskiego, dlatego żeby bardzo to dobrze zadziałało w Katowicach, dołączyliśmy do warszawskiego miksa Decixa, ale również inną drogą. Jeszcze lądujemy w tym samym urządzeniu naszego dostawcy transmisji, ale mamy obiecane, że na początku przyszłego roku będzie to zupełnie niezależna trasa, która musiałaby się naprawdę bardzo rozwalić. I dołączyliśmy między innymi na życzenie naszych klientów RTN-a w Warszawie, bo po pierwsze się trochę poprawił z naszego punktu widzenia, jeśli chodzi o zarządzalność, bo to nigdy nie był zły operator, natomiast mieliśmy tam problemy ze sterowaniem ruchem, teraz już jest całkiem nieźle, oraz zapewniliśmy w ten sposób dostęp do bardzo dobrych tras, bo chyba oni są najlepsi, jeśli chodzi o trasy na wschód, a tego ruchu ze wschodu widzimy coraz więcej i nie rozładowało tego ruchu dołączenie do giganetu, który jest też, ukraińskiego giganetu, który jest teraz składnikiem też Globala w Warszawie. Tak to wygląda na dzisiaj, nie będę tego opisywał,
wyglądało, macie to u nas na stronie. Tak wygląda rozkład. Jest tu pewne oszustwo mentalne, bo mamy GTT, wydaje się, że na południu jest. Niestety ciągniemy go jeszcze z Warszawy, to się pewnie nie zmieni. Natomiast rozdzieliłem to dlatego, że to są dwa różne popy GTT. Z jednego popa korzystamy dla Warszawy, z drugiego popa na Pięknej korzystamy dla Katowic, albo odwrotnie, już nie pamiętam. Dołączyliśmy do rysunku Liberty Global. Zmarginalizowaliśmy udział Cogenta, bo tam jest naprawdę słabo. Zresztą nawet nie musieliśmy tego robić, bo w autentyczny sposób po prostu po dołączeniu nowych upstreamów Tier 1 zmniejszył się ten ruch do naprawdę symbolicznych wartości. Anty-DDoS oczywiście w każdej z naszych usług w postaci blackcallingu dostępnego oraz automatycznej ochrony, jeśli wy nie dajecie rady albo się spóźnicie, w domyślnie bez żadnych dopłat. Bardzo ważna cecha, wszystkie usługi IP, które są opłacane megabitowo po dołączeniu do dwóch naszych węzłów, są rozliczane, mogą być rozliczane, możecie wybrać inne rozliczenie, ale nie ma nikogo, kto by wybrał inne. Są rozliczane w modelu z współdzielonym commitmentem, czyli płacicie za sesję w Warszawie, za sesję w Katowicach i raz za sumaryczną przepływność, którą zużywacie z tych dwóch węzłów, a wartość sufitu, czyli maksymalna wartość do pobrania, jest dwa razy większa w każdym z tych węzłów. Co to oznacza? Przestaje działać jeden, wszystko wam idzie z drugiego i vice versa, oraz ruch się rozkłada tymi ścieżkami geograficznie w normalnych warunkach, czyli część ruchu, która ma krótsze ścieżki trasą poznańską czy z węzłów w Warszawie idzie tamtędy, co idzie południem, idzie z południa. Rozmawiamy z Entity Communications, oni uzupełnią, to jest też Tier 1 z pierwszej piątki. Znaczy teraz już z tymi rankingami to nie jest tak różowo, bo niestety Kaida, która realizuje, ma duże problemy kadrowe i nie opublikowała raportu, a nie wydajemy waszych pieniędzy bez sensu, więc nie wykupujemy dostępu do takich danych, które moglibyśmy zdobyć z innego źródła. Ale niebawem obiecali nam, że do końca roku się pojawi nowy raport, wtedy będziemy wiedzieć, że to faktycznie jeszcze jest pierwsza piątka, ale dobry dostawca, też nastawiony na wschodnią część. To już wam obiecałem na ISP Forum, potwierdzam to w tej chwili. Nie wiemy jeszcze tylko, jak będzie do samego końca, bo targujemy się jeszcze karczemnie o różne rzeczy. Na pewno w naszych globalach będzie TP.net, czyli AS5617. Walczymy teraz w tej chwili tylko, czy brać go resellingiem z NETI, tranzytem z NETI, tranzytem z T-Mobile'a, czy resellingiem z T-Mobile'a, czy przekonać Orange'a, żeby sprzedał nam to po prostu za dobre pieniądze sam, bez pośredników. Walczymy, ale walka jest naprawdę bardzo przyjemna, niestety czasochłonna, bo jak wiecie, wszystkie te trzy firmy to są wielkie korporacje, a testowaliśmy już na was, prawda, te dostępy i też to musimy zrobić solidnie i mieć na ten temat zdanie. To są operatorzy, z którymi aktualnie prowadzimy negocjacje. Nie gonimy tych negocjacji bardzo, bo ja przypominam tylko, że negocjacje z takimi dostawcami prowadzi się wtedy, jak się ma najwięcej ruchu, bo można najwięcej urwać, więc czekamy, aż się zrobi jeszcze bardziej zimno. Wykresy nam już idą do góry, więc jeszcze czekamy, natomiast już rozpoczęliśmy pewne dywagacje w tym zakresie. Z Liberty się targujemy cały czas, podnosimy komitmenty, bo zmieniamy tam pewne trasy. Podsumowuję, bo to jakiś urodzinowy klimat się w ogóle zrobił. Od 7 lat prawie wszystkie usługi wolumenowe, tam były naprawdę niewielkie wyjątki, co miesiąc spadała ich cena, co najmniej jakiś grosik. Teraz już będzie trudniej oczywiście, bo zbliżamy się do tego momentu, kiedy rozliczanie z dostawcami tranzytów globalnych będzie niestety już trzycyfrowe, czyli nie będzie to 0,27 eurocenta, tylko będzie 0,271, bo już niestety targowanie nie jest takie efektywne, znaczy efektowne. Ale dalej będziemy te ceny obniżali, oczywiście balansując na granicy między jakością, bezpieczeństwem i ceną, żeby też nie przesadzić i żebyśmy nie mieli masówki. Przenegocjowaliśmy z Netią, jak co roku, warunki łącz, które służą do tego, żeby z waszej lokalizacji do Epixa dojść. Orange powiedział, a co, a my zrobimy za tyle samo. Hawe powiedziało, że w ramach swoich możliwości ma niestety najmniejszą sieć. Powiedziało, dobra, wchodzimy w to. I T-Mobile również to potwierdzał, jeszcze dzisiaj mieliśmy z nimi spotkanie, także już czterech operatorów. Dzisiaj wysyłając zapytanie pod tytułem potrzebuję łącze do Epixa, a z automatu są wysyłane do tych czterech operatorów. Jeśli sobie nie życzycie wysyłania do któregoś z tych operatorów, to trzeba wyraźnie zaznaczyć. I zwracam uwagę na jedną rzecz. Nie możemy konkurować ofertą Orange z Orange, Neti z Netią i tak dalej, czyli w momencie, kiedy macie złożoną ofertę od Orange'a, to my już nie możemy złożyć oferty, która to przebije. To pamiętajcie o tym, żeby w odpowiedniej kolejności zadawać pytania, czyli najpierw nam, a dopiero później tym dostawcom. I od razu mówię, zdarza się tak, że ceny, które mamy opublikowane, są przez tych dostawców przebijane za naszymi plecami.
umówmy się w ten sposób, nie będę tego komentował, nie przeszkadza nam to zupełnie, bo naszym zadaniem było to, żebyśmy mieli tanio. Więc niekoniecznie my musimy już na tym zarabiać, ani ten wolumen budować. Zwłaszcza, że wolumeny mamy zbudowane na takim poziomie, że już nie przeskoczymy pewnych progów jakoś logicznie, więc nie ma to już znaczenia. Ale oczywiście jak chcecie, możecie przez nas, to upraszcza, bo dostajecie wszystko na jednej fakturze. A to jest przedmiot mojego wkurzenia, bo zrobiliśmy chyba już wszystko, żeby promować IPv6 i powiem wam, wygląda to gównianie. Jak się posortuje według IPv4, to widzieliście drugie i trzecie miejsce w Polsce, jest rewelacyjnie, tak? Zobaczcie sobie, jak my wyglądamy w tej chwili jako misioty, na którym miejscu jest Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju Społeczeństwa Informacyjnego. Jezus, jak fajnie zmieniliśmy nazwę stowarzyszenia, to wam się zapomniałem pochwalić. Nazywamy się teraz Stowarzyszenie Południe. Bez tego całego bajzlu w środku. Wreszcie będziemy mogli dostać fakturę, w której się mieści w tym polu cała nasza nazwa. I zobaczcie, o co tu... Ja tego nie rozumiem po prostu. Dlaczego tak jest? 2, 4, 6, 8, 10, 12, 13 miejsce na liście. 20, 27, z tego co pamiętam, 27 firm w naszej... Największa usługa, którą mamy, tylko 27 sesji jest zestawionych. Proszę? Ja nie jestem inżynierem, jak wiesz, to się nazywa root adjacences, no, czyli tylu, ile mamy klientów na przykład na globala, to jest, prawda, czyli obce AS-y tranzytowane przez naszego AS-a. No i wiecie, co mnie cholera bierze? Bo już abstrahuję, że tam są wszyscy nasi najwięksi konkurenci, wszyscy nasi dostawcy, to jeszcze jest tam pan Marek Królikowski. Nie wiem, czy zwróciliście uwagę. Ja bardzo dużą sympatią ten gościa darzę, chociaż go nie znam, nie? Ale jest przed nami, no, nie wypada. Ludzie, weźcie dupę w troki i zacznijcie robić to IPv6. Już nie chodzi o to, czy to jest przyszłościowe, czy nie, ale pokażmy też jaja w tej dziedzinie, że jesteśmy nowatorscy. Bo za chwilę się okaże, że jesteśmy naprawdę w czarnej dupie, to już nie mówię, ale jeszcze do tego wszyscy się z nas będą śmiali. Czy przyjęliście to do wiadomości, że jest mi wstyd za was? Tak w ogóle to te IPv6 tam się, Marcin Kuczera, może za chwilę okazać problemem. Gdzieś było, że Komisja Europejska zaczyna mieć wąty do tak zwanego ceginata, bo się okazuje, że na przykład, nie wiem, ktoś narobił coś na jakimś Onecie czy na czymś, no dajmy na to, nie, żeby tam angielskim czy no z angielskim za chwilę nieistotne, ale którymś europejskich portali. I wychodzi na to, że te portale podają, owszem, taki adres IP, no nie wiedzą, jaki to był port, a CGNAT podaje tak, blok portów, adres IP prywatny, który został zamapowany na dany publiczny z danym blokiem portów i tyle. I oni, jak nie mają portów, nie są w stanie dojść do tego, kto tak naprawdę coś narobił i możemy być w jednej puli z przestępcami. I Komisja Europejska się, to urzędnicze wymyślenie i życzeniowe, że oni chcą coś z tym zrobić. Mogą zacząć przymuszać operatorów po prostu dyrektywą europejską do tego, że IPv6 ma być, a jak nie będziecie mieli tego przetestowane, to się możecie zdziwić, bo my robimy testy na abonentach i różnie to bywa. Dziękuję, ocenę zdanie Marcina. Naprawdę, proszę was, jak się na tym nie znacie, to nawet pomożemy. Mamy ludzi, którzy są pasjonatami i pomogą. Teraz mam do was pytanie, bo jestem na pewno w niedoczasie. Nie wiem, czy Józek chyba zemdał w ogóle, bo... Jak bardzo jestem w niedoczasie? Dobra. Powiedzcie, czy chcecie, żebym wam dalej opowiadał, ale już teraz na takim poziomie, co drutujemy? To jest węzeł Epixa numer 1 rok temu. To jest węzeł Epixa numer 2 rok temu. To już nie wiadomo, czyja to jest szafa tak naprawdę, nie? To jest epitafium dla ludzi, którzy krosują nasze obwody jeszcze rok temu. To chcieliśmy zrobić. Pamiętacie, jak się chwaliłem, że zrobiliśmy porządek, zrobiliśmy szafę numer 3? No to taki syf w tej szafie się zrobił w ciągu pierwszych paru miesięcy. Zaczęły się problemy znowu z tym samym, czyli jak ktoś krosuje, to rozkrosowuje kogoś innego lewym palcem, łamie włókno i tak dalej. Tutaj pewnie już to widzieliście. Widzicie tą zieloną taśmę Scotta taką? To są obwody uziemione tak zwane, czyli spieprzył się ten patchcord, który krosuje z centralnej krosownicy, czyli z Meet Me Roomu, jest uziemiony, bo nie działa. No. Co zrobiliśmy? Przebudowaliśmy sieć. W ciągu ostatnich 2 lat nabyliśmy 25 przełączników, które się okazały na dzisiaj już przestarzałe tak naprawdę.
Dzisiaj porankiem był przykład, że posiadając przełączniki z kolejnej serii, byśmy tego nie mieli, tej afery nie mieli, która się dzisiaj zdarzyła. Opiszemy to bardzo szczegółowo, także będziecie wiedzieli wszystko. Są to przełączniki 48x10+4/40. Dzisiaj każdy z nich ma uplink 2x40G do naszego Core'a. Na Core'ze po dwa. Zostawiamy sobie wolne. Na korze są 770, które właśnie dzisiaj robiły kuku, ale to było wtórne. Tak jak mówię, opiszemy, nie chcę się dzisiaj nad tym rozwodzić. Nowoczesny switch, jak widać, z jednym portem USB i 32 czterdziestkami. To USB z tym wszystkim jest chyba najważniejsze, mam takie wrażenie. Lecimy dalej. Powiesiliśmy tego switcha i zaczęliśmy go obkrosowywać. Zaczęło się robić ładnie, jak widzicie. Tutaj jest to cholerne MPO. Zmieniliśmy standard całkowicie na kolokacji. Mamy teraz multimodowe, 50-nanometrowe, tak? Nanometrowe się to mówi? MPO, kabelki, które nam pozwalają iść do setki przy tych odległościach, czyli setkę upgrade'ujemy już tylko wymianą wkładek, z czego jestem bardzo zadowolony. Tak to wygląda pospinane, to jest część access. Tutaj jest pominięte dwa czy trzy switche, które są jeszcze w starej konfiguracji i będą przenoszone, nawet chyba jutro rano. Szczególnie to jest w ogóle rewelacyjny pomysł, że wypadło to jutro rano, że będzie jakiś switch przenoszony przy okazji. Chociaż nie wiem, czy po dzisiejszym stresie nasi chłopcy w ogóle wstaną jutro. No tak to wygląda, jak widzicie, czyli każdy switch, do którego jesteście wpięty, ma dwie nogi zrobione do szkieletu. Tak wygląda cały Epic z Katowice na przykład, już przerobiony na 40G, u góry są jeszcze złogi, tam jest switch S020, który jutro będzie przenoszony i S025, który jest switchem pełnym miedziaków, które staramy się umarzać, będziemy was wszystkich przekrosowywali na kable światłowodowe, czyli spadniecie w dół i wtedy ta górna część zupełnie zniknie, to jest najstarszy szkielet. Po środku mamy zasilanie w różne rzeczy, tu jest jakieś rutowanie Google Cache, Akamajów, routery, RS-y i inne dziwne cuda. Takie zielone, czasami się robi czerwone. Dzisiaj było czerwone, niestety. A to jest moja duma. Kiedyś jeden z naszych znajomych powiedział, cholera, znowu wyjdę na brutala, że jak zobaczył naszą szafę w tej wersji 1, to gdyby nie to, że wisi kamera przed tą szafą, to by tam uprawiał samogwałt przed nią. No to ja wam powiem, że jak obejrzałem te szafy, które teraz zbudowali nam chłopcy na kolokacji w Katowicach, to ja mam ochotę. Tak to wygląda z bliska. Naprawdę już jest bardzo ciężko teraz coś spieprzyć. Jak to chłopaki powiedzieli, że na być mocno nawalonym już się nic nie połamie. Zwłaszcza, że przyjęliśmy zasadę, że już tylko w wypadku wkładek nietypowych, czy jak przyjmujemy od was do łapy wkładkę CWDM na przykład, czy wkładkę jednowłóknową, no to trzeba ją podmienić. Kupiliśmy tak zwane dumby, czyli one są wyposażone w te switche świeże, puste, bez jeszcze uczestników, są wyposażone w puste wkładki, czyli wkładki, które się meldują jako wkładka bez niczego i one faktycznie nie mają w środku optyki żadnej, po to, żeby się nie kurzyły patchcordy, żeby było wszystko ładnie poukładane. W momencie, kiedy dołączacie do nas, zamienia się taką wkładkę na taką, jaka jest potrzebna. A oczywiście większość switchy mamy okrosowane w dwujocie wkładkami zwykłymi, czyli LX-ami albo LR-ami 10-gigowymi, a nietypowe właśnie wypełniamy dumbami. Bardzo wygodne i w ogóle tutaj praktycznie się nie włóczą instalatorzy, dlatego że mamy jeden do jednego wszystkie switche przeniesione na centralną krosownicę i tam się chłopaki bawią, a tam mają szerzej, czyli nie muszą dłubać przy tych bardzo gęsto umieszczonych wkładkach i demolować nam, czy przyłamywać patchcordy. To jest wynalazek, który podpatrzyliśmy podczas robót, znaczy ja tam nigdy nie byłem, ale wiem, że tak jest, który wymyślił chyba Sylwek dawno temu, że szafa 42U ma tylko 21 zajętych unitów. Po co? Między każdym a każdym jest dziura zostawiona, co powoduje, że jak się chce wymienić switcha, to się wpycha na tak zwanego sandwicha między to, przepina wtyczki, wyciąga starego switcha, obniża moduł i jest zajebiście. My przyjęliśmy rozwiązanie, że dokładnie to samo chcemy mieć, plus jeszcze pół unitu, co wynika z promienia gięcia tak naprawdę włókien, żeby ich nie naciągać, bo już było to czuć. I naprawdę bardzo wygodnie się pracuje. Teraz tego switcha awaryjnie jesteśmy w stanie zajebiście szybko wymienić, bo go od tyłu wkładamy. Czyli podkładamy go po prostu pod tą instalację, zrzucamy w tym momencie panel porządkujący. No bardzo dobry pomysł. To jest pomysł, który ewoluował. Trzecia generacja to jest. Nie wiem, czy później nie będzie ten. Nie ukrywam, że gdzieś tutaj podpatrzyłem DCX-a. Takie zdjęcia były kiedyś w DCX-ie właśnie, że oni bardzo rzadko w szafie mieli rzeczy porobione. Tutaj artystyczne zdjęcia kolegi Szwajki, który się też chyba strasznie podnieca, jak widzi to rozwiązanie.
Jakieś mrugające lampki. O, tutaj widzicie switcha, który jest prekablowany w 1J. I tutaj te wkładki są debile tak zwane, czyli tam w środku nic nie ma, nie? Jak przychodzicie wy i przynosicie nam na przykład wkładkę 80 km, to podmieniamy debila na waszą wkładkę i jest gitesik. Proszę? Znaczy, ja nie mówię, że te, co się świecą, są debilami. Znaczy, te, co się nie świecą po prawej stronie, to są prawdopodobnie debile, a te w środku to są aktywne porty. No i krosujemy też od środka, z różnych przyczyn, dlatego żeby nie było tak, że jak się krosuje od jednej strony, to w pewnym momencie zaczyna się na panelu porządkującym na centralnej krosownicy też robić niezły burdel, więc krosujemy w tej chwili od środka, czyli od portu tam 24 w prawo, w lewo i podobno się bardzo fajnie wtedy układa ta cała akcja. Tu jest jeszcze historia, ale też staraliśmy się ładnie poukładać. Ktoś mi tu spieprzył koncepcję, bo pisakiem opisał numerki kabli. Właśnie teraz to zauważyłem. Będą myli to cholery. No, ale to już będzie końcówka, dlatego że tak jak mówię, tylko utrzymujemy po jednym przełączniku w każdej z kolokacji miedzianym, dlatego że są ludzie, którzy tam mają switcha, serwer chcą podłączyć, który tam wisi i tak dalej. To będzie dalej. Zamówiliśmy... Jest tu ktoś z Extrema na sali? Super. Zamówiliśmy 2 miesiące temu przełączniki u nich, które miały być za 2 tygodnie. Nie ma ich do dzisiaj. No i niestety stoimy z pewnymi tematami. Extreme jest strasznie zirytował. Wczoraj dzwonił do mnie 7 razy, więc chyba się bał. No, zaraz będzie o tym. To są najnowsze przełączniki X690, na których będziecie lądowali już wkrótce. Jak je troszeczkę potestujemy na sobie samych. No, na razie to ich jeszcze nie mamy. I problemem, zresztą nie są same przełączniki, tylko się okazało, że ktoś wymyślił, że nie wiadomo po co zupełnie zmienił rodzaj zasilaczy i wentylatorów. Tak jakby nie można było zostawić tej poprzedniej serii. Ale myślę, że to też wynika z takiej chęci zarobienia, żeby utrzymywać 2 stoki części zamiennych. A 2 generacje były te same zasilacze. No, nieważne. Zupgrade'owano przełącznik, ma teraz 2 USB. Znaczy zapomniałem powiedzieć, że ma teraz setki zamiast 40, nie? Ale te 2 USB jest rewelacyjne. Oraz jest coś, czego zastosowania nawet najstarsi górale nie potrafili wyczaić, ale my już teraz wiemy. To są te 2 bęcki, które tu widzicie. To jest tak zwany sygnał 1 PPS do synchronizacji zegarów. Nie wiem, do czego mogłoby to służyć w naszym wykonaniu, no ale jest. Zajebiście, nawet to chyba kiedyś połączymy, żeby się lampki świeciły, one tam fajnie mrugają co sekundę i rajcują, nie? I te switche już są w Katowicach wsadzone, tam się wygrzewają i już tam jakieś pierwsze linki robiliśmy. Nawet mi się dzisiaj wydawało, że właśnie przy okazji robienia tych linków coś spieprzyliśmy, a to się okazało, że to zupełnie coś innego. Tak wygląda 870 już w symbiozie, czyli włożona pod 770, czyli do migracji z 40 na 100. I tej migracji tak naprawdę nie będzie. Podjęliśmy decyzję, że nie będziemy was przepinać do tych setkowych switchy na 40 gigabitów, tylko naturalną metodą, tam gdzie zauważymy, że powyżej 50% mają uplinki 40-gigowe, to wymieniamy wkładki, łączniki, wszystko i po prostu przepinamy ten switch wraz z wymianą switcha, migracją switcha do 100-gigowego. Także nie będziecie tego nawet prawdopodobnie zauważali. Poza tym, że będziemy meldowali, że będzie krótka przerwa do przepięcia, jak będziecie na tych switchach lądowali. Tak wygląda, bo to jest też bardzo istotne. W Katowicach powstała 2. kolokacja, jest w tym samym kwadracie kamienic, natomiast jest dość mocno odseparowana. To jest kolokacja 4DC2. Bardzo ładnie chłopaki zrobili. Warunki lokalowe w Katowicach są generalnie ciężkie, a oni to zrobili nawet bardzo fajnie. Wygląda to w ten sposób. Tu już jest nowy standard i to może spowodować, że różni ludzie będą mogli przeżywać chwilę uniesienia w związku z naszymi szafami, dlatego że ta klatka za chwilę będzie miała jeszcze taką siatkę, która będzie maskowała, żeby nie było widać, co jest w naszych szafach, bo to jest wymaganie niektórych naszych dostawców, których routery i serwery stoją w naszych szafach. I tak już widzicie, to jest Epix, który się składa z 3 szaf, bez bocznych ścianek, więc rewelacyjnie się krosuje między nimi. Lewa szafa to jest ten ładny akces, o którym już pokazywałem. Środkowa szafa to są routingi i switche. Prawa szafa content. Tam widzicie Google Cache'a. O, tak wygląda nasza loża szyderców w 4DC2. 4DC1 niestety nie dało się nas okratować, więc większość rzeczy krytycznych właśnie pod względem poufności będzie na 4DC2. W tle widzicie Mitmiruma nowo budującego się, czyli tam właśnie to jest, to są wszystkie, to co widzicie tam z tyłu, to jest cała zawartość Mitmiruma naszych przełączników, czyli 1 do 1 porty z przełączników przemapowane tam.
oni nie wchodzą w ogóle do naszej klatki. No, jak oczywiście zamówimy wymianę wkładki czy tego typu rzeczy, to zdalne ręce wchodzą i tylko określone osoby. Tam jest jeszcze kamera, która rozpoznaje ryje. Na razie ją testuję u siebie w domu. Dopóki będzie psy rozpoznawało jako mnie, to nie będę tego jeszcze wstawiał. Nawet ja, jak szedłem na czworaka, to rozpoznała jako pies. Oczywiście nie, że tam wypity byłem czy coś, tylko testowałem, nie? To jest nowy Meet Me Room na DC2. No i tutaj jeszcze parę takich ciekawostek. Mamy nowe 40-gigabitowe AKMAI zamontowane, które ewidentnie już jest za małe, bo jak była aktualizacja do iOS-a, no wiecie którego, tego ostatniego, tego grubego, no to jechały pod korek, czyli widać było 9600 bez strat oczywiście, bo oni sobie dbają o to, natomiast jechało pod korek, już jest rozmowa o tym, że tą drugą połowę szafy jednak wyposażymy. No i już przyszła propozycja do AKMAI, że jednak wstawiają do nas router, będą prezentowali się jako AKMAI, bo zwróćcie uwagę, że dzisiaj na naszej adresacji widzicie, jakbyśmy to my wam obrazki oddawali, czy iOS-a, wstawiają własny router. Bogata firma swoją drogą, cholery, walczymy z nimi i skończyły się na tym, że wstawią ten router pod jednym warunkiem, że im damy dwie klasy C. Oni nie dadzą swoich, warunek jest po prostu, musimy rozdać. No i musieliśmy kupić dwie klasy C po to, żeby dać AKMAI-owi w Warszawie i w Katowicach. W Warszawie jest też nowy AKMAI, ale to zostawiam na kolejną, bo jest jeszcze nieładnie wygląda, nie są pospinane kable. Tam jest 20-gigowej, też jest moim zdaniem za małe. Tak wygląda AKMAI mrugające z przodu, serwery firmy Ciara, to jest jakiś Intel markowany przez jakiegoś składacza, ale bardzo przyzwoite, z podwójnymi zasilaczami. Tutaj jak widzicie zakaz fotografowania, bo nie wolno nam było tego pokazać, ale często to robię. To jest masakra. 512 terabajtów nowego Google Cache'a. Naprawdę rozwiązanie rewelacyjne. Suszy włosy w ciągu 3-4 minut, jak się stoi za nim. Przy okazji wyrywa również. Naprawdę takie kopyto, że masakra. Mamy teraz takie dwa. Jeden stoi w Warszawie na poziomie minus 2. Jeden stoi w Katowicach. Tu też nasz kolega onanizował się, układając kabelki, jak widzicie, bo mogły sobie wisieć, a nie wiszą. Podwójne zasilacze, platforma HP Apollo, bardzo fajna, przez moment nawet miała do nas przyjść chłodzona wodą, ale stwierdziliśmy, że to nie jest zbyt dobre połączenie. No jak widzicie u góry, i to potrafi 150 gigabitów dawać, to są największe klastry w tej chwili Google, jakie oni wstawiają gdziekolwiek. I u góry to nowość, wy tego jeszcze nie wiecie, bo wam nie mówimy po to, żebyście nie mówili, a coś mi źle działa, bo zrobiliście tam ten. Nie, Google 7, czyli 7 NOT, czyli ten, który widzicie, funkcjonuje już, niektórych z was obsługuje, ale się nie wyświetla, w sensie nie, jak zrobicie serię dyrektora, to się nie pokazuje, że to jest 7, tylko 1. Także było śmieszniej. Testujemy go, bo zmieniła się też sposób oddawania ruchu, bo Google zaczyna oddawać już po swojemu, ze swojego routera, czyli my już nie rutujemy Google'a, tylko oni to oddają. Ja już się zgubiłem, jak to się nazywa, bo jest PNI z Warszawy, z którego korzystacie z kawałka, są GGC, jest jeszcze Google Cache Node, to jest właśnie chyba, to się nazywa Cache Node teraz, nie? Najnowszy ich tam wynalazek. No i powolutku kończą się leasingi Google'owi na Dell'e, więc będą już nam zamieniali to na takie coś. Tak to wygląda z bliska. Z tyłu są jeszcze 4 dziurki na dyski. Ciekawa sytuacja, bo są wentylatory odwrotnie zamontowane w przełącznikach, żeby było w dobrą stronę chłodzenie zrobione. I te 4 dyski, które widzicie, też są chłodzone w przeciwprądzie, jak gdyby w bardzo fajny sposób. Proszę? Tak, to jest Switcho Router NCS, chyba seria 5000. Jak zapytałem Adama, ile to kosztuje, to zemdlałem. Zresztą w ogóle fajnie, bo przyjechał kurier, zostawił przed drzwiami kolokacji, nie? Chłopaki tam patrzą do tego, tam $800,000, kurwa, w sprzęcie. Nie oczywiście SRP, nie? Ale zawsze, nie? Mikrotiki. Stanowczo chciałem zdementować, nie, przepraszam, potwierdzić to, że używamy mikrotików w Epixie. Tylko cholera nie do routingu, nie zapewniania dostępu do internetu, tylko do managementu. W sensie to jest sieć, która się nazywa OOB, czy Out of Band Management. Mamy osobne internety do tego. Na mikrotikach jest ustawiony VPN, zbudowane połączenia w meshu ze wszystkimi takimi cloud routerami we wszystkich kolokacjach i wszystkie interfejsy managementowe, te takie typowe ethernety out of bandowe są właśnie w tej sieci. To jest po to zrobione, że jakby się, nie daj Boże, zrobiło takie kuku jak dzisiaj, to żebyśmy się zawsze do tych przełączników mogli dostać. No i tu wam mogę zdradzić tajemnicę, że to dzisiaj nie zadziałało.
W sensie mogliśmy się dostać do wszystkiego poza przełącznikami, do których trzeba się było dostać. Nie z naszej winy, ale z naszego zaniedbania, tego jestem już prawie pewny, aczkolwiek śledztwo jeszcze będziemy prowadzili. Ale to była już tylko konsekwencja taka, że mogła awaria trwać 9 minut zamiast 45, bo trzeba było dojechać po prostu. No sorry, czasami się bywa pipką, no. I to tyle. Tego już nie będę omawiał, bo już to było poruszane.